Takie są czasy, nie? Jakby są czasy takie, kiedy podłość wychodzi na wierzch, kiedy głupota wychodzi na wierzch i zaczyna rządzić. No, twoje DNA takie, bo ty tak, ty jesteś patriotą, prawda? Przynajmniej ja tak uważam. Mhm. Czyli? No, dla większości nie jestem patriotą. No nie, jestem patriotą, czyli co? Wiesz co, jestem patriotą, ponieważ staram się zobaczyć ten kraj, zarówno historycznie, od zaborów, rozbiorów, od średniowiecza, od katolicyzmu, który wszedł w którymś momencie i rozpieprzył nasz kraj, czyli od Wazów, którzy zaczęli rządzić, do teraz i do tego jakby, co złego zrobił z nami Kościół na przykład, jak rozwalił ten naród w ogóle, bo Kościół kazał, wiesz, jak długo nie można było tłumaczyć Biblii. A po co tłumaczyć Biblii, jak ludzie zaczną czytać i rozumieć, o czym jest. Lepiej mówić po łacinie msze, prawda? Mm-hmm. Mówić i dlaczego ludzie mają wiedzieć, że wcześniej nie było piekła, tylko wymyślono to po to, żeby sprzedawać odpusty, nie, na przykład, nie? Po co to jest wszystko? I jakby Kościół utrzymuje głupotę w tym kraju, niestety. Mm-hmm. Jest mi przykro z tego powodu. Grałeś księdza Robaka. Tak. Ale to chuligan był. Bandyta generalnie. Ale wiesz co, ale jednocześnie myślę, że wierzę w Boga. Wiesz, jakikolwiek i gdzie jest, to wierzę w Boga, ale też nie odbieram tego Boga ani Hindusom, ani Afrykanom, ani animalistom, bo wydaje mi się, że Bóg jest wszędzie. Widzimy Go jakby, nie wiem, w miłości. Mhm. Ale nie w Kościele. Moje małe owieczki, nie lękajcie się. Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! Ja niżej podpisany oświadczam, iż występuję ze wspólnoty wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego. Do państwa organizacji zapisano mnie bez mojej wiedzy i zgody. W dniu, w którym przyjąłem chrzest, miałem zaledwie 1,5 miesiąca, więc należy uznać, że go nie przyjąłem, ponieważ nie byłem świadom, że przez polanie mi głowy wodą automatycznie stanę się członkiem organizacji przestępczej. Nigdy nie miałem problemów z prawem, dlatego też nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek mnie z państwa organizacją łączyło. Jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, patriota, człowiek wrażliwy, nie mogę dłużej firmować swoim nazwiskiem działań instytucji tak zdeprawowanej. Nie biorę udziału w nabożeństwach, nie przyjmuję tzw. Komunii Świętej. Ze spowiedzi ostatni raz skorzystałem 19 lat temu, dzień przed pogrzebem mojego taty. Proboszcz parafii świętej Barbary w Rybniku Boguszowicach zmusił mnie do pójścia do spowiedzi. Wtedy inny ksiądz zafundował mi spowiedź homoerotyczną i przez pół godziny pytał o szczegóły mojej masturbacji. Prawdopodobnie sam się wtedy w konfesjonale masturbował. Po spowiedzi zaprosił mnie do siebie, nie skorzystałem. Wypisuję się, ponieważ Kościół, który jest homofobiczny, antysemicki i wypełniony po brzegi gwałcicielami dzieci, nie jest moim Kościołem. Nie akceptuję prześladowania osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych. Nie akceptuję wtrącania się księży do prywatnego życia obywateli. Nie akceptuję faktu, iż hierarchowie wspierają reżimową władzę i faszyzm. Zamiast przeciwstawić się mowie nienawiści stosowanej wobec słabszych, wobec mniejszości, z każdym dniem tę mowę nienawiści podsycają. Nie akceptuję hipokryzji hierarchów i absolutnego braku odpowiedzialności ludzi Kościoła za zbrodnie dokonywane na dzieciach i kobietach. Robię to, ponieważ nie chcę, abyście wliczali mnie Państwo do swoich statystyk i dzięki temu twierdzili, że macie prawo decydować o Polsce, Polkach i Polakach, bo takiego prawa nie macie. Występując z szeregu wiernych Kościoła katolickiego, dokonuję świadomej, przemyślanej decyzji. Wyrzekam się Was. Nakładam w ten sposób na Kościół rzymskokatolicki karę za wszelkie zbrodnie, jakich dokonał, za które nie odpowiedział, nie przeprosił i które do dziś tuszuje. Kościół katolicki. O Matko Bosko-Częstochowska. O Matko Bosko. Ale nie tylko w kontekście pedofilii w Kościele. Bo ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, w ostatnich tygodniach, my nagrywamy, już mówiłem to, 7 lutego nagrywamy, to ta rozmowa jest prowadzona 7 lutego, więc mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach jest jakby mniej kontrowersji wokół Kościoła, mniej jakichś takich kontrowersyjnych wypowiedzi, agresywnych.
ze strony hierarchów kościelnych dotyczących czy to uchodźców, czy to aborcji, czy to różnych innych LGBT i tak dalej. I nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest wynik tego, że tam był chyba jakiś konflikt na linii episkopat, czy w ogóle, wiesz, hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce i rząd w sprawie granicy polsko-białoruskiej, że jakoś to wszystko tak się... Nawet ojciec, tak zwany ojciec Rydzyk się mniej ostatnio jakoś wypowiada, mniej tam... No i myślisz, że się zbijają? Nie wiem, to przypadek, czy się, bo na przykład jeśli mówimy o sprawie tego kryzysu uchodźczego na granicy, to ja myślałem sobie na początku, naiwnie oczywiście, że tam Kościół to musi coś zadziałać, no bo gdzie, jak, jeśli nie tam, kiedy ludzie potrzebują pomocy, takiej realnej pomocy, wsparcia, no to kto tam ma być, jeśli nie Kościół katolicki? A jednak. Oprócz tam jakichś jednorazowych i jednostkowych zdarzeń, to nie było. Na przykład Sławoj Leszek Głódź przecież mieszka na Podlasiu, gdzie jest sołtysem. Jakżeż blisko by miał tam na te granice. I on gdzieś chyba blisko Hajnówki nawet. Tak mi się wydaje, prawda? Tak, no. Tak. No i cóż, i nie mogę tego rozkminić, mówiąc no kolokwialnie. A już sam sobie odpowiedziałeś. No na pewno, ale w dalszym ciągu nie mogę. Mało tego, wiesz co zauważyłem ostatnio? No. Że mnie, przepraszam, że to powiem, bo ja byłem fanem Franciszka. Nie. Ale byłem. To znaczy, nie w tym sensie, żeby tam jeździć do Watykanu, bo... Mhm. Nie jestem praktykujący, ale no miałem wrażenie i taką nadzieję, że to będzie nowa jakość, że on wniesie tę nową jakość i że nastąpi jakaś zmiana. A Franciszek tak, też jakoś tak niemrawo. No teraz zdaje się ostatnio był nawet taki przykaz Watykanu, nie chcę czegoś przekręcić, tak sobie usiłuję przypomnieć, ale był taki przykaz Watykanu, żeby nie dawać tych dokumentów dotyczących molestowania, tak, żeby nie przekazywać prokuraturą, jeśli czegoś nie pokręciłam, co wielu fanów właśnie Franciszka się zdziwiło, a ja się w ogóle nie zdziwiłam, no bo to też piszę i mówię od lat, więc to mogę tylko powtórzyć, że znaczy dobrych ludzi nie ma w złej instytucji, tak uważam. I po prostu to takie gadanie o dobrych księżach, w tym najwyższym rangą księdzem jest papież, ale też jest księdzem w gruncie rzeczy, po prostu jakoś tam hierarchicznie stojącym najwyżej. Ja tak uważam, że to aż takie proste. To znaczy uważam, że jeśli jesteś dobrym człowiekiem, nie jesteś w mafii, tak? Po prostu. Bo jak jesteś w mafii, no to nie jesteś dobrym człowiekiem. I takie tłumaczenie, że no dobra, ja jestem w mafii, oczywiście to jest, proszę państwa, metafora. Ja wiem, że żyjemy w takim świecie, gdzie trzeba wszystko mówić dosłownie, bo powiedzą, że metafora. Powiedziała, że tak, że... To jest metafora, ale tak, to tak wygląda. Jeżeli jesteś w mafii, oczywiście no nie musisz... wykonywać wyroków śmierci. Sam. Możesz nawet być w mafii, nikogo nie zabić, ale czerpiesz zyski, czerpiesz profity. Na życie daje ci organizacja i chroni cię organizacja, która żyje z tego, że robi krzywdę ludziom. I nawet jeżeli ty sam fizycznie nie pociągasz za spust, a może nawet fizycznie nikogo nie okradłeś, bo jesteś na przykład księgowym, który robi tylko jakieś rozliczenia, tak? Czy nie wiem, kimkolwiek tam, jakimś ochroniarzem, no to i tak uważam, że jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, a wiesz, co ci ludzie robią innym ludziom, to tam nie będziesz, ponieważ jest tak wiele w życiu możliwości pracy, że w różnych instytucjach, że nie będziesz akurat w tej. Więc i na tej samej zasadzie uważam, że jak ktoś jest w Kościele katolickim i nie wierzy w istnienie tych dobrych księży, starłam się jakiś czas temu na Facebooku z księdzem Lemańskim, który mi właśnie po którymś tam z tekstów zaczął ze mną polemizować, miał jakieś tam argumenty, które pozornie mogłyby uchodzić za słuszne, ale moim zdaniem tylko pozornie, bo na koniec dnia wszystko sprowadza się do twojego wyboru, tak? Jeżeli, czy pracowałbyś w redakcji, w których wiedziałbyś, że redaktor naczelny jest gwałcicielem dzieci i wiesz, że cała redakcja to kryje, no to wiesz, to jest dokładnie taka analogia, tak? No czy byś to robił? Wiesz, że oczywiście ten człowiek robi też wiele dobrego, wiesz na przykład, że bardzo dużo daje na instytucje charytatywne, tak? Wiesz, że ma żonę na przykład chorą, którą się opiekuje i ma dzieciaki, które fantastycznie traktuje, jest świetnym ojcem. Wiesz też, że jest bardzo dobry dla swoich podwładnych, w tym dla ciebie, tak? Daje ci możliwości rozwoju, dobrze ci płaci, świetnie rozumie, czym jest dziennikarstwo, a mimo to gwałci dzieci.
I wszyscy w redakcji o tym wiedzą, ale ponieważ redakcja jest bogata, zasobna, nie wiem, odnosi sukcesy, dostaje nagrody dziennikarskie, no to po prostu ja bym nie była. Wiem, że być może wielu by było, ja bym nie była. Ja bym odeszła, bym to nagłośniła, zrobiłabym wszystko, żeby ludzie się dowiedzieli. A plan minimum na pewno byłby taki, że sama bym odeszła. Nawet gdybym się bała to nagłośnić, bo na przykład bym myślała, że nie wiem, zabiją mnie, tak bywa w mafii. Dlatego no, nikt mi nie powie, że jesteś w organizacji, która systemowo, podkreślam, bo nie mówimy o pojedynczych wypadkach, bo to się może zdarzyć najlepszej organizacji i od razu nie oznacza to, że wszyscy muszą się zwalniać naturalnie. Jeżeli organizacja zareaguje prawidłowo, no to się po prostu zdarza. Ludzie są ludźmi. Ale mówimy o organizacji, która robi pewne rzeczy systemowo. To nie jest wypadek przy pracy. Jakby modus operandi działania tej instytucji jest robienie krzywdy innym ludziom i chowanie tego pod dywan. I budowanie takiej kultury niezależności, braku odpowiedzialności, tak? I jeżeli w tym jesteś, no to jakie ma znaczenie, że jesteś tak zwanym dobrym księdzem? Czyli co, jesteś miły dla ludzi, nie gryziesz ich, sam nie jesteś pedofilem? No to dla mnie to trochę za mało, tak? Dlatego wracając do Franciszka, od początku nie byłam fanką, no bo pomyślałam sobie, to jest facet, który w tej złej organizacji dotarł na sam szczyt. No umówmy się. No musi mieć jakieś predyspozycje, no niewiniątka nie docierają tam na sam szczyt. Musi jakoś chcieć chronić tę organizację. Być może jest PR-owo lepszy niż oni wszyscy, ale to jest moim zdaniem kwestia tylko wizerunku, a nie tego, co jest pod spodem, no bo mamy tutaj taki paradoks. Gdyby był dobry, tak pod spodem, tak rzeczywiście dobry, no to jak mógłby być szefem wszystkich szefów organizacji, która jest zła i która systemowo robi i kryje złe rzeczy? Wiesz, w Polsce się o tym mało mówi, no ale przecież przez świat no przetoczyły się te odszkodowania. Wiesz, teraz w Kanadzie przecież odkopuje się masowe groby. W Irlandii co było? Dlaczego Kościół stracił dominującą pozycję w Irlandii? Bo się okazało, że po prostu przez dziesięciolecia krzywdzili dzieci, tak? Sprzedawali dzieci, które odbierali rodzinom, jakimś tam kobietom niezamężną. Kościół po prostu przez wiele, wiele, wiele lat, wiele wieków robił bardzo złe rzeczy. I nagle masz faceta, który dociera na sam szczyt tej organizacji i tym wszystkim rządzi. No i ludzie się spodziewają, że on okaże się aniołkiem. A ja wtedy mówię, serio, naprawdę? A na jakiej podstawie? Nie, bo była taka nadzieja, że po prostu, no nie to, że na białym koniu, no ale pojawi się ten nowy papież z nową jakością, z nową energią, który... I wypierze pieniądze, tak? Nie, nie. I wypierze organizację. No nie, ale uruchomi pewne mechanizmy, które pokażą całe zło, które jest w tej organizacji. No. Ale wiesz co, trudno mi rozmawiać na ten temat. Bo podcinałby tak, gałąź, na której siedzi przecież. Tak no właśnie, ale ty nie sądzisz, że skala działania, skala tej organizacji jest tak ogromna, że ta analogia z redakcją jest trochę nieuzasadniona, no bo redakcja, nawet największa redakcja na świecie nie będzie miała tej skali, bo to jest jakby, imperium medialne, jakąś firmę wielką, globalną, już masz analogię, tak? Teraz jest mnóstwo takich firm, nie będę wymieniać nazw, żeby się nie czepiali, że kojarzę z pedofilią, ale to jest, no to podstaw jakąkolwiek, wiesz, dużą, Kościół w istocie to jest firma, Kościół to jest duża korporacja, przeprowadź sobie analogię między Kościołem, oni mają tryb działania jak w korporacji. Oni mają swoje symbole, mają swoje PR-owe zagrywki, mają swoich PR-owców zresztą i swoich, mają swoich rzeczników dyscypliny, mają ludzi przeprowadzających postępowania wewnętrzne, mają swoją strategię działania, mają swoją sprzedaż, bo oni przecież sprzedają ci konkretne rzeczy, począwszy od duchowych jak obietnice zbawienia, skończywszy na bardzo materialnych, bo przecież z Kościołem jest silnie związany z świat materialny, mnóstwo przedsięwzięć, które wymagają twoich pieniędzy. To jest też korporacja współpracująca z rządem, jak wiele innych korporacji. Non stop wybuchają skandale, że jakieś wielkie korporacje współpracują, a to z rządem Chin, a to z tym, a to tamtym. No to popatrz sobie, jak się Kościół katolicki zachowywał wobec autorytarnych dyktatur, tak? Franco, czy Hitlera, czy jakichkolwiek innych. To jest po prostu korporacja i jak uświadomisz sobie, że to jest korporacja, tylko że różni się od korporacji tym, że inne korporacje jednak gdzieś tam podlegają prawu. A tutaj masz korporację właściwie, która bardzo się stara stać ponad prawem i politycy jej na to pozwalają. No, ja nie mam nic, żeby było jasne, przeciw Kościołowi. Uważam, że to jest taki podmiot jak każdy inny i jak najbardziej niech sobie działa.
jedyne, do czego ja bym chciała, to, żeby oni działali na takich samych regułach jak wszyscy. Ja bym w ogóle utopijnie chciała, żeby ludzie byli równi wobec prawa. Działajcie sobie, miejcie wyznawców, bądźcie najpotężniejsi na świecie nawet ze wszystkich wyznań, ale mówię o Kościele katolickim, ale niech prawo też was obowiązuje. I tylko tyle. I poza tym w ogóle mi to nie przeszkadza, tak? Róbcie co chcecie, tylko w granicach prawa i z zachowaniem jawności, której my wszyscy podlegamy jednak, nie? Tak, to wszystko prawda. Bardzo bym chciał zobaczyć kiedyś, posłuchać twojej rozmowy na przykład z Tomaszem Terlikowskim na podobny temat. Kiedyś rozmawialiśmy w Polsacie, tak? Dawno temu, tak. I mogą co? Państwo znaleźć w Google'ach. No, muszą kiedyś, państwo to zobaczyć. Moim zdaniem poszło mi nieźle. To było parę lat temu? To było parę lat temu, potem nie mieliśmy okazji. Czyli Tomasz Terlikowski wtedy jeszcze był... Agnieszka Gozdyra nas zaprosiła do programu Skandaliści i skonfrontowała. Jest do znalezienia gdzieś tam. I poszło. I rzeczywiście było tak... Nie, moim zdaniem nie było krwawo, ale wydaje mi się, że wyszłam delikatnie rzecz biorąc obronną ręką. Możecie sobie sprawdzić i ocenić. Nie, wiem, tylko mówiłem o tym, że Tomasz Terlikowski przeszedł pewną zmianę, tak? No tak, na podstawie tego, co czytam. Teraz? Teraz, tak, że on jest trochę po innej stronie, że był bardzo taki radykalny, prawicowym publicystą. Mam wrażenie, że trochę dociera. Dla mnie oczywiście za mało ciągle, ale tak, no trochę, ja jestem generalnie taka... Nawet tego nie zauważyłaś, a to jest ewidentnie jest inna... Nie, zauważyłam, tylko moim zdaniem to nadal za mało, nie? Ale okej, widzę, że jest ruch w dobrym kierunku gdzieś tam, tak. A jeśli mordo chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce, zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie. Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non-stop, lecz pamiętaj, by ich nigdy nie wpłacać na konto. Z to E, to O, to E.